Wyjątkowy klimat, przepiękna sceneria i mnóstwo ciekawych atrakcji. Ogród przy willi Szczeklików przeniósł nas w czasie. Stroje, muzyka oraz dekoracje z lat 20. zachwyciły wszystkich odwiedzających. Nietuzinkowa noc muzeów w Muzeum Regionalnym w Piliźnie. Fajnie, fajnie. Ja generalnie, no to ja tutaj przebywałem w tym domu dawno, bo to jest z mojej rodziny ten dom, także tutaj przebywałem w tym domu i troszkę się pozmieniało, no ale wydaje mi się, że na plus duży. Bardzo nam się podoba, to jest klimatyczne miejsce w Piliźnie, nowe dla nas, bo tutaj możemy teraz dopiero pierwszy raz sobie wejść, zobaczyć. I w ogóle jesteśmy dumni z tego miejsca, że jest takie w Piliźnie, bo to jest niespotykane. I żeby się utrzymało, i żeby było. Żeby do remontu doszło, żeby się konserwator zgodził na to, co chcą. No bo tu mają być w tej stodole warsztaty dla dzieci. No, no też fajnie. No nie ma takiego drugiego miejsca w Piliźnie. To jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. Tylko to przypilnować, odrestaurować. I żeby to mieszkańcy, i tak, dla całej tak, gminy, i gmina. I dla całej gminy by to było naprawdę dobre miejsce. No. Coś pięknego. Ogólnie to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle z kupnem tej posiadłości i że się nie zmarnowała, że tutaj tą kulturę się tutaj naszą lokalną promuje. I jestem tu drugi raz, bo tu wcześniej byłem na tych zimowych ogrodach, także przefajna sprawa, naprawdę. Program wydarzeń otworzyły warsztaty dla dzieci pod tytułem Reksio oraz prelekcja bajek pod tytułem Dobranocka z podróży. Ważnym punktem wieczoru było otwarcie wystawy czasowej Wspólne korzenie – kulturalne inicjatywy Piliźnian w dwudziestoleciu międzywojennym. Nasza piliźnieńska Noc Muzeów, 10. jubileuszowa, którą postanowiliśmy zrealizować w klimacie retro, ponieważ naszą główną niespodzianką jest ekspozycja czasowa dotycząca kultury Piliźnian w dwudziestoleciu międzywojennym, stąd nasz anturaż z okresu międzywojnia, ale także i muzyka, eksponaty, obiekty. Liczymy na wielu gości w bardzo klimatycznym ogrodzie zabytkowej willi Szczeklików. Jest to pomysł naszej pani kierownik Muzeum Regionalnego w Piliźnie, pani Marzenki Bambuszowskiej. Od jakiegoś czasu willa oraz ogród są w użyczeniu Domu Kultury, przez co możemy takie inicjatywy tutaj prowadzić. Był to strzał w dziesiątkę, widzimy, że mamy bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że tak oficjalnie po raz pierwszy mieszkańcy Pilzna i okolicy mogą zobaczyć tą cudowną willę i piękny ogród, także chciałabym tutaj bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi Muzeum Regionalnego w Pilźnie oraz pracownikom Domu Kultury za to, że przygotowali tak wspaniałe wydarzenia dla mieszkańców. Oczywiście klucz tego wszystkiego to jest wykorzystanie obiektu, jaki gmina nabyła w ubiegłym roku i po prostu wykorzystanie go do tych celów, no myślę, świetnych celów, z tego względu, że też żadnego makijażu, make-upu, ten obiekt jest taki, jaki jest, jaki był w latach międzywojennych. Natomiast to, że wpisuje się właśnie w to przesłanie, które dzisiaj organizatorzy postanowili tu przekazać naszym mieszkańcom ziemi piliźnieńskiej, czyli te lata 20, lata troszkę inne, trochę inne niż obecnie, z innym anturażem, innym wyposażeniem. No i piękny ogród, który tutaj towarzyszy temu obiektowi. Myślę, że też odkryje przed mieszkańcami taką perełkę, która tutaj przy ulicy Węgierskiej się znajduje. Noc Muzeów w Piliźnie zwieńczyło zwiedzanie ekspozycji stałej i czasowej w siedzibie muzeum przy ulicy Petrycego.